I ayer tú me estabas contando que Chun. Wczoraj mówiłaś, że Chui jest twoim dzieckiem. Zainteresowało mnie to. Pues no. Nie jest moim synem, ale przywiązałam się do niego i kocham go tak, jakby był mój. A skąd go masz, skoro nie jest twój? Znalazłam go na śmietniku. Poczekaj. Cześć. Wejdź. Przyszedłem się pożegnać. Pogonię Laura. Papalote? Co tu robisz? Wyjeżdżasz? Do stolicy. Dostałem tam dobrze płatną pracę. Będę się też uczyć, żeby nie być taki tępy. Gratuluję. A co u ciebie? Laura opowiedziała mi o twoim dziecku. Muszę być silna. Ciągle szukam. Laura mi pomaga. Życzę ci z całego serca, żeby się znalazła. Skoro nigdy nie będziemy razem, życzę ci szczęścia z mężem. Wiem, że mówisz szczerze. Jeśli kiedyś będziesz w stolicy, odwiedź mnie. Nie wrócisz do Acapulco? Nie. Jadę z mamą. Sprzedaliśmy nasz dom. Nie wrócę, bo chcę o tobie zapomnieć. Życzę ci, żebyś znalazł dobrą dziewczynę, która cię pokocha. A ja ci życzę, żebyś znalazła swoje dziecko. Bądź szczęśliwa, Marino. Postaraj się. Dziękuję. Pożegnaj ode mnie Lucie i Laurę. Sam to zrób. Lepiej już pójdę. Żegnaj, Marina. Powodzenia. Znalazłam płaczące niemowlę w kartonie. Długo szukałam jego matki, ale nie znalazłam jej. Więc przyniosłam dziecko do domu i przez wiele dni usiłowałam znaleźć kobietę, która straciła dziecko. I nic, to zła matka, bo się nie pojawiła. Los dziecka wcale jej nie obchodził. Wiem, kim jest matka Chui. Wiem, gdzie jest ta kobieta. Marina, odcinek 19.
¿Estás segura de lo que me estás ¿Jesteś diciendo, pewna? Gertrudis? Completamente Tak. segura, Lupe. ¿Cómo va a ser? Jak to możliwe? No. Yo voy, Lupe. Ya vine Przyszłam zaopiekować się swoim krześniakiem. Cello, poznaj Gertrudis. Sí, Blanka, Blanka mi o niej opowiadała. Cello. Gertrudis zna prawdziwą matkę Chuya. A poco. Serio? Przysięgam, ona musi się dowiedzieć, że jej dziecko tu jest. Chuy nie opuści tego domu. Tylko zła matka mogła wyrzucić dziecko jak psa. Ona już straciła wszelkie prawa. Chuy należy do Lupe. Nie jest tak, jak sądzicie. Matka Chuya nie jest zła. Bardzo ją skrzywdziłam i muszę naprawić zło, jakie jej wyrządziłam. Powiem jej, gdzie jest jej dziecko. Lupe od miesiąca głoduje, żeby nakarmić Chuya. Nie odbierze go jej. Ale matka Chuya nie jest zła. Wierzysz jej? Blanka miała rację, mówiąc, że nie powinnaś rozmawiać z obcymi. Ona chce cię odebrać, czuję. Nie wiedziałam, że dziecko Lupe nie jest jej dzieckiem. Dowiedziałam się tego przed chwilą. Jeśli matka czuje, nie jest zła, to nie mogę zatrzymać dziecka. Gadasz głupoty. Przez ten miesiąc pokochałam Chuya, jakby był moim synem. Chciałam go zostawić, bo sądziłam, że jego matka go nie kocha. Ale jeśli ona chce go mieć przy sobie, muszę go jej zwrócić. Nie wierzę tej kobiecie. Matka Chuya nie porzuciła swojego dziecka. Daj mi go. Zaniosę go jego matce. Chcę poznać tę kobietę. Spojrzeć jej w twarz. Sprawdzę, czy naprawdę nie porzuciła swojego dziecka. Niech porozmawia ze mną. Jeśli przekona mnie, że jest dobra, oddam jej dziecko. Przyprowadzę prawdziwą matkę Chuya, żebyście ją poznały. Chuy jest twoim dzieckiem, Lupe. Jego matka go nie chciała. Nie oddawaj go. Jest twoim dzieckiem. Co ja teraz zrobię? Cześć, co słychać? Podpisałem najpilniejsze dokumenty. Statki już wypływają. Wujek Guillermo pewnie już leci do Meksyku. Przyleci dzisiaj? Mówiłeś mu, co się stało z moim dzieckiem? Nie. To dobrze. Popełniasz wielki błąd. Nie oddawaj Chuya. Ale jeśli jego matka... Jaka tam matka? Ty jesteś jego matką. Gdyby nie ty, to dziecko by umarło. Nie oddawaj go. Posłuchaj mnie. Nie chcę się rozstawać z Chuyem. Kocham go tak, jakbym sama go urodziła. Ale jeśli jego matka go kocha, nie mogę go zatrzymać. Nie oddawaj go. Wyjedźcie daleko stąd. Zanim wróci ta kobieta z prawdziwą matką dziecka. Musisz uciekać. Usiądźmy. Od dawna już chodzimy.
Dziękuję, że mi towarzyszysz. Marina. Kocham cię jak siostrę. I zawsze, kiedy będzie to konieczne, będę przy tobie. Ale codziennie będzie tak samo. Przyjdziemy do parku, usiądziemy na tej ławce i nic nie znajdziemy.